sezonie wiosenno-letnim, można powiedzieć, między innymi nowy projekt Niania w Wielkim Mieście. Tak, w którym biorę udział i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jest to nowy projekt, nowy serial. Gram mamę głównej bohaterki, nie młodej. No właśnie, przyszedł taki moment, że trzeba grać kobiety coraz starsze. Jak się pani z tym godzi? No czuję się z tym rewelacyjnie. Wreszcie mam co grać. I mam nadzieję, że tak się to utrzyma. Jestem szczęśliwa, bo wreszcie mam naprawdę fajne role. A czy wasza Klara miała kiedyś nianię, czy razem z Radosławem wymienialiście się opieką nad nią? To jest wszystko razem. I miała nianię, i ma nianię, i ma nas. Także... A jak wybrać dobrą nianię? Czym się trzeba kierować? Proszę obejrzeć ten serial Niania w Wielkim Mieście. To jest samo życie, naprawdę. Ja akurat miałam nieciekawe sytuacje, więc które zresztą też są w tym serialu. Bardzo mi się to podoba, że on jest naprawdę z życia wzięty. To bardzo bym poprosiła o przytoczenie takiej sytuacji. Co na przykład nie podobało się pani u niani własnej córki? Co mi się nie podobało niani? Proszę pani, dnia by nie starczyło. Zaczęła i nocy, jakbym zaczęła wyliczać. Mnóstwo rzeczy, ale teraz mam więcej jakiejś takiej, może dlatego, że moja córka jest starsza i już mi dużo rzeczy mówi, więc ja jestem spokojniejsza, ale jak była mała, miałam z tym wielki problem. Nikt mi się nie podobał, ale nie dlatego, że nie wiem, że miałam jakieś wygórowane wymagania. Nie, no takie normalne, jak każda mama, tak, że chciałaby, żeby jej córka była no, gdzieś tam połubiona, prawda, żeby to była najważniejsza osoba dla tej niani w danej chwili. No a tak bardzo często się nie działo. Czyli co, niania siedziała w internecie, pisała SMS-y do chłopaka, zamiast sprawdzać, czy mała jest najedzona, powiedzmy. No, nie dopuszczałam aż do takich sytuacji, bo ja bardzo często po prostu... No wie pani, to jest tak trudno teraz zebrać to wszystko, ale naprawdę miałam duże, duże... Dla mnie najgorszą rzeczą w moim macierzyństwie to była karmienie, bo późno jakby dopiero zaczęłam, i nianie, opiekunki, no to horror. Marzyłam o takiej sytuacji, jak mam teraz, że Klara jest duża i że już rozmawia ze mną, na tyle może mi powiedzieć, czy niania jest fajna, czy niania nie jest fajna. I no ja już o tym wiem po prostu, a teraz mam fantastyczne dla odmiany nianie. A ile tych niań się przewinęło przez pani dom? Klara ma 10 lat, więc 4 albo 5 było na pewno, na pewno. No w sumie nie tak źle, trzeba wybrać te najlepsze. Ale tak, ale ja bardzo też długo byłam, przez pierwsze 3 lata byłam z dzieckiem. Ja nie pracowałam prawie w ogóle, bo byłam z dzieckiem, więc tak naprawdę przez 7 lat były te 4 nianie. Jest pani również ambasadorką akcji Jem drugie śniadanie. Zawsze dba pani o to, żeby córce właśnie przygotować samemu to jedzonko do szkoły? Wie pani co, ja bardzo lubię tą czynność, ja w ogóle bardzo lubię gotować, więc dla mojego męża i dla mojej córki przygotowuję drugie śniadanie. Naprawdę i uważam, że zrobiłam świetną rzecz, ponieważ ona się tego nauczyła, ona lubi drugie śniadanie i ona je zdrowe śniadanie i to jest fajne, naprawdę fajne i polecam. Bardzo się cieszę, że biorę udział w tej kampanii, wie pani, to jest dla mnie wielki zaszczyt, że zostałam do tego wybrana, dlatego że kocham dzieci bardzo. Jestem już w tym wieku, że naprawdę chciałabym coś po sobie zostawić i jakieś ślady, więc bardzo często biorę udział w akcjach charytatywnych, bo bardzo to lubię i bardzo chcę.